składa się z połowy okręgu oraz linii prostej, po której dojeżdżamy pod kątem do ściany, na której zaczęliśmy wykonywać pół volta. Kolejnym sposobem jest zmiana kierunku przez ujeżdżalnię, którą wykonujemy pomiędzy długimi ścianami ujeżdżalni. Dojeżdżamy do przeciwległej długiej ściany pod kątem prostym i zmieniamy kierunek. Ostatnim już dzisiaj omawianym sposobem zmiany kierunku jest zmiana kierunku po przekątnej. Prawidłowo wykonywana zmiana kierunku po przekątnej rozpoczyna się od przejechania krótkiej ściany, wyjechania narożnika i wyprostowania konia na długiej ścianie. Następnie wjeżdżamy na przekątną, dojeżdżamy do przeciwległej długiej ściany przed narożnikiem, prostujemy konia, po czym nadajemy mu wygięcie wprowadzające go w narożnik. Często popełnianym błędem jest zaczynanie tej zmiany po przejechaniu długiej ściany. Zmusza to konia do łamania się pod kątem 45 stopni, co nie jest możliwe do wykonania. Jeśli podobał Ci się nasz dzisiejszy film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia!